Uroczyście, z udziałem gości honorowych, rodziców, nauczycieli oraz uczniów, w gimnazjum w Kolnie rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego Nasza Polska. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem w koncercie z zespołem Majorytek wystąpiła Kolneńska Orkiestra Dęta. Część oficjalną spotkania rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły, hymn Polski oraz wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Nasza Polska to plenerowa mapa kraju, wykonana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. Każdy gimnazjalista w swoim okresie, kiedy musi się uczyć w okresie trzyletnim w gimnazjum, powinien w tym czasie zrobić edukacyjny projekt gimnazjalny. Wyszliśmy z założenia, była to debata szkolna i z uczniami, i z rodzicami, i z nauczycielami. Doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić taki projekt niepowtarzalny, który będzie kreatywny, który będziemy mogli rozwijać w następnych latach. Doszliśmy do wniosku, że ten projekt, który tu za chwilę zobaczymy pod nazwą Nasza Polska, będzie bardzo dobry i będzie to rzeczywiście edukacyjny projekt, który nie zostanie na formacie A3 czy A2 gdzieś tam w szafie po kilku tygodniach, miesiącach, ale będzie istniał, będzie to pamiątka po naszych gimnazjalistach, trzecioklasistach z rocznika 2011-12, kiedy kończą rok szkolny. Przy tym projekcie pracowały 22 zespoły projektowe, ponad 120 gimnazjalistów. Wszyscy wykazali się naprawdę wspaniałymi pomysłami. Dzisiaj będziemy na otwarciu mogli to zobaczyć, ich inicjatywę, ich inwencję twórczą. Chciałem powiedzieć, że moi gimnazjaliści to wspaniałe dzieci. Robimy to dzisiaj w obecności rodziców, żeby rodzicom pokazać, jakie mają córki, jakich mają wspaniałych synów. Mam nadzieję, że ten projekt pozostanie i ta praca przy tym projekcie pozostanie w ich pamięci na długo. Projekt edukacyjny realizowany w gimnazjum to przykład wspólnego działania. Kolno należy do miast, w których realizacja projektów inwestycyjnych jest wzorcowa. Ten projekt to nie tylko ta piękna makieta, może nawet nie, na pewno nie ta makieta, chociaż jest piękna, ładna, jest co pokazać. Ten projekt to możliwość nauki, przedsiębiorczości, współpracy, integracji. To coś, co pozwala pokazać, że wspólnymi siłami można zrobić bardzo dużo. Bardzo się cieszę, że młodzież z gimnazjum tak bardzo się starała, że potrafiła oprócz tego, że zebrała środki na tą makietę, własnoręcznie ją wykonała, to potrafiła wpłynąć na nas, na mieszkańców Kolna, na swoich kolegów, na rodziców, żebyśmy wszyscy głosowali za tym projektem. I myślę to, iż w tym projekcie Gimnazjum Kolneńskie zajęło drugie miejsce w Polsce, to ogromny sukces tej młodzieży przede wszystkim oraz nauczycieli. Trudno mi ocenić, z którego projektu w mieście jestem najbardziej zadowolony, bo mieliśmy ich naprawdę bardzo dużo, ale myślę, że tak naprawdę najbardziej przyszłościowym projektem, który zaskutkuje rozwojem miasta w najbliższym czasie, bo być może nie dziś, nie jutro, ale w najbliższych latach, jest program pod nazwą Park Inwestycyjny Kolno, czyli tereny przemysłowe, które zostały w pełni uzbrojone i na których już pierwsi inwestorzy się pojawiają. Liczymy na to, iż niebawem pojawi się taki inwestor, który być może zatrudni 50, może 100 osób, co by było naprawdę olbrzymim sukcesem jak dla naszego miasta. Uczniowie podzieleni na grupy zrealizowali wszystkie etapy projektu, od zgromadzenia funduszy po wykonanie inwestycji w terenie. To był wspólny pomysł pana dyrektora, zatwierdzony przez nas uczniów i Radę Rodziców.
Nasz projekt polega na tym, że stworzyliśmy właśnie mapę Polski, która jest widoczna tutaj za mną i na niej umieściliśmy właśnie morze, rzekę, której wody są pompowane właśnie pompą. Są oczywiście nasze góry, Pustynia Błędowska, jeziora, właśnie wszystkie takie najważniejsze rzeczy ukształtowania geograficznego naszego kraju oraz najważniejsze miasta i sąsiedzi Polski. Uczyliśmy się współpracy i no trochę wiadomości na pewno przyszło. Dowiedzieliśmy się więcej rzeczy o Kolnie, o historii. Robiliśmy różne zdjęcia i są pamiętki na pewno, ale tak naprawdę no to, że w ogóle mogliśmy tak całą trzecią klasą mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie i to jest chyba najlepsze. Po prezentacji szkolnej inwestycji rozpoczął się program artystyczny, przygotowany także przez uczestników projektu. Dzisiaj projekt zakończony, Wisła płynie tam, gdzie trzeba, góry pięknie wypiętrzone, nawet Odra nie wylewa, ale wszystko, co widzicie, to jest nasza wielka sprawa. Wszyscy dali z siebie wszystko, choć to tylko jest zabawa, choć to tylko jest zabawa. Wielkie dzięki ludziska, tak zastąpi tamtą kreska. Projekt ruszył wielką parą, choć nie wszyscy Polsce dają. Byli tacy, co mówili, od idioci wymyślili, a poza tym reszta spoko. Młodzi cieszą się szeroko.